No, dziś prawdopodobnie będzie taki krótszy vlog, bo się na chwilę wyrwałem po to, żeby wam nie wiem co pokazać, ale w zasadzie trzeba coś pokazać, bo już dawno nie vlogowałem. I tak, moi drodzy, znalazłem się pod ośrodkiem Caritasów Budagogowskich. To taka całkiem świeża, może 5-letnia inwestycja na terenie mojej miejscowości. Chciałbym wam kiedyś ją fajnie pokazać, jak to wygląda, bo to naprawdę fajny ośrodek jest i ładnie usytuowany, ale dzisiaj nie mam na to czasu, a poza tym jest tam jakaś impreza z tego co widzę, ale nie omieszkam skorzystać z okazji, żeby wam to dokładnie pokazać, póki tu jeszcze jestem na miejscu, ale dzisiaj mi wybaczcie, nie będę wam tego pokazywał, ale rzecz taka, która się dzieje tutaj obok Caritasu, to jest drugi ośrodek, dom starców czy coś takiego, dom spokojnej starości, dom opieki. Nie wiadomo jeszcze, znaczy wiadomo pewnie, tylko ja nie wiem, bo rzadko tu teraz jestem, ale coś tu powstaje za mną i powiem wam, że fajnie to wygląda. No, trochę wam porobię takich zrzutek zdjęciowych, żebyście widzieli, co tu jest, ale nie wiem, czy was to interesuje w ogóle. Moi drodzy, tak naprawdę szybciutko pokażę. Tutaj z tyłu, za mną, to jest ten nowo powstający budynek, a tutaj się obkręcę, będzie pod słońce. No, przepraszam, tak wyszło. To zobaczycie na innych zrzutkach. Z tyłu za mną jest Caritas, jak widzicie, a tutaj przez chwilę widzieliście budynek starego GS-u. Tu była jakaś składnica węgla, stacja benzynowa nawet w czasach późnej komuny. Potem ktoś to za grosze kupił, ale nie będę wam tutaj o waśniach rodzinno-politycznych opowiadał. No, w każdym bądź razie już parę osób na tej działce zarobiło i teraz ktoś, kto tu inwestuje, też pewnie ma zamiar zarobić i też zarobią osoby, które mają tutaj działki w tej okolicy, bo atrakcyjność miejscowości rośnie dzięki takim inwestycjom, więc dla mnie też dobrze. Tak, moi drodzy, mniej więcej wyglądają zawsze moje spacerki, jak dzisiaj widzicie. Tak sobie chodzę lasem, bo nie mam ciekawszych miejsc do chodzenia, drogą tak chodzić, gdzie auta jeżdżą, chociaż tutaj i tak jeżdżą z częstotliwością 2 na godzinę, znaczy nie prędkością, tylko 2 samochody na godzinę przejeżdżają przez moją miejscowość. No czasem tak jest, nie zawsze, ale lubię sobie wyjść, tak pochodzić. Jak już mam przeciążenia, dzisiaj mam poważne przeciążenie, bo już nie mogę pisać. Od 20 stron próbuję ustalić, czym jest w ogóle pożywienie, a co nie jest pożywieniem. I mam cholerny mętlik w głowie. Nie chcę wam o tym opowiadać, bo stworzę coś, co wam przybliży całą moją koncepcję niebawem, ale dzisiaj delektujmy się tym. Chciałbym, żeby w ogóle kiedyś do mnie jakiś widz na przykład przyjechał, czy ktoś, kto by chciał ze mną pospacerować, bo no, sam tak ostatnimi czasy chodzę, ale trudno. Dzisiaj wam powiem, mnie miła sytuacja taka spotkała, że na stacji benzynowej na Lotosie, tam co pamiętacie z jednego filmu, a zresztą może nie pamiętacie, ale byłem kiedyś tam na stacji i dzisiaj znowu tam byłem. No ale to jest nieistotne, bo spotkałem Wickę i chciałem ją pozdrowić, bo w ogóle byłem w permanentnym szoku, że ktoś mnie ogląda i że jeszcze spotyka mnie w świecie realnym i w ogóle takie rzeczy się dzieją dziwaczne. No, to jakby to oglądała, to całuski dla niej. No, cieszę się. Miło było.
wam, drodzy, że trochę już zapada zmrok. Może nie zmrok, taki półmrok i już za wiele pewnie nie ponagrywam w takim fajnym, jaśniutkim słoneczku. Zresztą raz ma taką specyfikę, że tu się nie da fajnie światła łapać, jak nie ma do tego warunków. Ale powiem wam szczerze, że mam wyrzuty, bo trochę zaorałem kanał ostatnimi czasy i tak mnie nie było i widzę, że oglądalność spada, chociaż suby nie poleciały. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale teraz jak skończę pisać te prace, obronię się, pewnie pojadę na Islandię niebawem, chociaż mam mieszane uczucia co do tego, ale jak wiecie, jest tam kilka spraw, których jeszcze nie podopinałem i które generują mi zyski. Nie mogę z tego rezygnować tak łatwo. Więc będzie parę decyzji i będziemy się bawić na kanale, ale muszę to trochę uatrakcyjnić pewnie, no. Opowiem wam szczerze, że to jest coś, czego mi najbardziej brakuje, jak stąd wyjeżdżam. Właśnie z wioski i nie przebywam z tą naturą, no tego klimatu, tego lasu, tego wszystkiego, to na przykład mi na Islandii brakuje, czy w dużych miastach. I szczerze wam powiem, że to się aż tak nie nudzi. Prawie mniej się nudzi niż taka przestrzeń miejska. No, to natura niby jest monotematyczna, ale jest tak urozmaicona, że się nie nudzi. A bloki się nie zmieniają. Za ludźmi się może nawet tak nie tęskni. Tam się kleszcze gnieżdżą. Podobno. Azorku, powiedz, jak ci się chodzi po lesie? Jak ci się, Azorku, chodzi po lesie? Lubisz, tak, tak, ty lubisz chodzić po lesie. Pewnie ty zawsze ze mną łazisz, nie? Tylko żebyś kleszczy nie nałapał znowu, ja ci nie będę wyciągał. Popatrz się, pozdrów widzów. Pozdrów, tak, no, dobra. Idziemy dalej. Nie uwierzycie, jak wam to pokażę, to w ogóle szok jakiś, bo to jest maj w sumie, to grzyby są, ale pierwsze grzybki w ogóle widzę w tym sezonie, to wam pokażę, no patrzcie, co się dzieje, jak ktoś nie widział grzyba w naturalnych warunkach, to on tak sobie rośnie i tak wygląda, nie wiem, czy jest zdrowy, ale tutaj jest kolejny i wam pokażę, tego zbiorę, to jest siniak. Nie, tak się wyrywa grzyba, jakbyście nie wiedzieli. No zdrowy, zdrowy, bo powiem, zobaczymy jak ten. Też siniak, trochę zmęczony. Taki już, kurde, nie wiem, czy jest sens go brać, ale w tym sezonie już grzybki są, moi drodzy. Chciałby tak ktoś mieszkać? Fajnie w sumie, nie? Moi drodzy, niewiele wam opowiem o pięknie lasu, bo tego się nie da opisać w taki sposób, że wam na przykład nie opowiem, jak to pachnie, czy jak tu ćwierka, czy jakie jest powietrze, a to są takie niezbędne niuanse, które są niezwykle ważne, tak jak w procesie żywienia są inne niuanse ważne, jak czyste powietrze, czy na przykład słońce i wychodzenie na zewnątrz i dbanie o stres i o przemianę, przepływ hormonów i w ogóle takie inne rzeczy, ale wam powiem, że wróciłem do tej wagi pierwotnej, nawet już doszedłem do prawie 120 kilo, także już prawie jest fajnie. Dzisiaj sobie zrobiłem takiego dnia rozpusty, no. Zjadłem ze 4 kotlety mielone, bo mi tak pachniały strasznie. Ale jestem na diecie jajecznej. Byłem na takim wariancie wegetariańskim. No powiem wam, że na wegetarianizmie się żyje łatwiej niż na weganizmie. Ale miałem już z jakieś przeczyszczenia, także stwierdziłem, że robię sobie dzień przerwy. Tak tłuszczowo fajnie się zasiliłem. I jutro wracamy do dietki. Wracamy też niebawem do vlogowania na ten temat. Ale dzisiaj
Jesteśmy jeszcze na spokojnie. I chyba już dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten dzień, że to oglądnęliście ten mój spacer i do zobaczenia, no. Tak będzie chyba najlepiej, bo potem to już słońca w ogóle nie będzie. No, moi drodzy, pierwszy sosik grzybowy w tym sezonie. Kto by się spodziewał takiej niespodzianki dzisiaj? Zobaczcie, jak fajnie wyglądają, a jeszcze lepiej będzie pewnie smakował. No, takiego jedzonka to się założy, że nikt z was nie jadł w tym roku. Nieprawdopodobne.